Mszą świętą w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej rozpoczęła się 95. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę. Ta pielgrzymka jest nie tylko, że 95., czyli jubileuszowa, ale jest zupełnie wyjątkowa, szczególna. Dlaczego? Dlatego, że wyrusza z Łodzi. Jest to piękny czas. Podsumowanie też tego okresu wakacji jest szczegółowa, bo wiadomo, w czasie pandemii. Jest jedną z 14 naszych pielgrzymek z terenu naszej archidiecezji na Jasną Górę, ale też właśnie jest takim zwieńczeniem. Idziemy na imieniny naszej mamy, na uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej. Wspomniał ksiądz o tym, że idziemy w reżimie sanitarnym. Jest to pielgrzymka w czasie pandemii koronawirusa. Na czym polega jej inność od tych, które co roku wyruszały na szlak pielgrzymi? No nie mogą wszyscy wziąć udziału w pielgrzymce, ale to robimy tylko i wyłącznie z tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo drugiego człowieka, bezpieczeństwo swoje, wszystkie te reżimy, jak na przykład to, że nie nocujemy w zwyczajnych, normalnych miejscach noclegu, spowodowane jest tym, żebyśmy nie stawiali kogoś w niekomfortowej sytuacji, chociaż ludzie bardzo chcieliby nas przyjąć, są gościnni jak zawsze. Ale niestety właśnie ta odpowiedzialność sprawia, że idziemy w sposób sztafetowy. Codziennie 100 nowych osób będzie mogło wyruszyć na pielgrzymkę. Oni są właściwie już zapisani przez te 4 dni, plus 50 osób, które stanowią służby pielgrzymki, księża, klerycy, służby ruchu, służba medyczna, służba informacyjna i powołana na ten czas tegorocznej pielgrzymki służba covidowa. Trudniej jest być kierownikiem pielgrzymki w czasach pandemii? Więcej stresu, więcej obowiązków? Wolę organizować pielgrzymkę w normalnych warunkach, choć pewnie fizycznie jest o wiele więcej zajęć, dlatego że idzie powiedzmy 2000 osób, a nie 400, tak jak wychodzi w sumie w tej sztafecie. Natomiast trudne jest to, że właśnie musimy bardzo odpowiedzialnie i poważnie i konkretnie podejść do tych wytycznych głównego inspektora sanitarnego, który otrzymaliśmy my jako dyrektorzy pielgrzymek, po to, żeby punkt po punkcie do tego się dostosować. Ale też właśnie chodzi o to, żebyśmy w tym przestrzeganiu tych wszystkich zaleceń nie chcemy absolutnie nikim gardzić, nikomu robić krzywdy, że nie zabierzemy, bo różnie ludzie to odbierają, niektórzy czują się rozżaleni faktycznie, ale to tylko dlatego jest, że także jeżeli zachowujemy te wszystkie normy, to też dlatego, że Kościół jest, że pielgrzymka jest Kościołem w drodze, a ma mieć to też charakter świadectwa. Nie? Czyli będzie pielgrzymka bardziej wyczulona na osoby, które się dołączają w trakcie? Będzie prośba, żeby jednak nie dołączać do grupy pielgrzymów? Nie ma konkretnego rozwiązania, co zrobić z tymi, którzy gdzieś będą może chcieli dołączyć. Będziemy mieli te oznaczenia. No jest jednak wymogiem to, że jeżeli pielgrzymom mierzymy temperaturę przed wyjściem grupy, to każdy, kto wchodzi z zewnątrz, próbuje dołączyć, nie ma temperatury zmienionej. No w dzisiejszych warunkach możemy śmiało powiedzieć, że przynosi jakieś nam niebezpieczeństwo i zagrożenie, ale mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. Jest jakaś alternatywa dla tych, którzy w tym roku nie idą na pielgrzymkę, a chodzili co roku? Tak, alternatyw jest kilka. Taką piękną alternatywą jest to, co też już od kilku lat mamy tą grupę rowerową, która pojutrze spod Katedry Łódzkiej wyruszy, żeby za nami praktycznie wjechać na Jasną Górę. Druga sprawa to mówimy ciągle o pielgrzymach duchowych i traktowaniu ich w tym roku w sposób priorytetowy. To jest też bardzo szalenie ważne. Kto mógł się zapisać do grupy duchowej i też włączyć się w rozważanie tych treści hasła jeden duch, jedno serce, które będą mieli do rozważania pielgrzymi w drodze.
Będzie też oczywiście łączność online na stronie naszej archidiecezji, też dzięki stronie pielgrzymki i profilu na Facebooku, ale jest też alternatywa dla tych, którzy może są młodsi, a chcieliby za pomocą takiej aplikacji jak Endomondo podejmować to pielgrzymowanie przez 4 dni, podejmując różne wyzwania, także dzieląc się swoimi doświadczeniami z pielgrzymowania duchowego tutaj w Łodzi. Za chwilę wyruszymy na szlak. Czego ksiądz życzy tegorocznym pielgrzymom? Żeby to naprawdę był czas bardzo potrzebnych rekolekcji. Tak jak słyszeliśmy w kazaniu, że na pielgrzymkę wracamy, dlatego że tutaj mamy doświadczenie żywego Kościoła. I żebyśmy mieli jak najwięcej okazji do tego, żebyśmy to świadectwo żywego Kościoła mogli dać drugiemu człowiekowi. I w tej odpowiedzialności, i też w tej radości, tej reprezentatywnej formy.